na działce kilkuhektarowej z kubaturami na tej działce o wartości 300 milionów złotych. No i tu rodzi się pytanie, w jakim sposób spółka stała się właścicielem tego terenu i tych obiektów, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłaby takiej przecież takiego poręczenia i hipoteki udzielić. Okazuje się, że ten majątek musiał zostać przez miasto do spółki wniesiony. Ja będę miał pytanie do radnych, czy mieli świadomość, że miasto tak kolosalnym majątkiem wyposażyło powoływaną przez siebie spółkę. To jest jedno i to jest jeden rodzaj zabezpieczenia, ale tego mało. Otóż, ponieważ te 150 milionów GIM natychmiast przekazał w formie pożyczki szpitalowi, więc niezależnie od tego, szpital, i mam tutaj przed sobą umowę gwarancji z 13 grudnia 2011 roku, udzielił poręczenia dla Siemens Finance, który jest stroną tej umowy, do kwoty 276 milionów, co w praktyce oznacza, proszę Państwa, że tak jakby szpital poddał się dobrowolnie egzekucji. No, myślę, że lepszych zabezpieczeń nie ma instytucji finansowej, która pożyczając 150 milionów byłaby tak zabezpieczona na swoich interesach. Niezależnie od tego, oczywiście szpital w dalszym ciągu posiada bardzo duży portfel kredytów, długów umieszczonych czy ulokowanych w instytucjach parabankowych. Była też o tym mowa na ostatniej sesji. To też idzie w setki milionów złotych. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż nawet w wystąpieniu dyrektora Nowaka, który trochę się gubi w tych kłamstwach, których się dopuszcza, było powiedziane, że ubiega się o restrukturyzację zadłużenia, jak rozumiem, restrukturyzację tego złego zadłużenia w instytucjach parabankowych, gdzie pożyczał na prawo i lewo pieniądze, które później zostały przez te instytucje wykupione. I że ta restrukturyzacja i udzielenie, jeżeli udałoby się mu uzyskać kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, przyniosłaby szpitalowi kolosalne, wielomilionowe, bodajże 8-milionowe korzyści. No to, proszę Państwa, to ma drugą stronę. To znaczy, że jeżeli ta restrukturyzacja ma przynieść takie korzyści, to mówi nam o tym, na jakich warunkach zostały zaciągnięte te kredyty, które obecnie szpital posiada. To muszą być kredyty z oprocentowaniem kilkunastoprocentowym. No to jest prowident szpitalny. Przecież to jest horror, żeby w ten sposób finansować jakąkolwiek działalność. I proszę cały czas brać pod uwagę to, że każda działalność szpitala wprost jest działalnością przeciwko interesom miasta, ponieważ podmiotem odpowiedzialnym za ten szpital i za jego katastrofę, który będzie musiał ponieść konsekwencje, jest miasto. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo oczywiście wątków jest dużo, ale to utonie, jak sądzę, nie chciałbym za bardzo się rozwodzić. Otóż proszę Państwa, również w roku 2000, sekundkę, 11, we wrześniu 2011 pan dyrektor Nowak z prezydentem Grudziądza, moim zdaniem łamiąc wszelkie zasady wynikające z ustawy o samorządzie, wszelkie swoje uprawnienia, przekraczając kompetencje itd., podpisali wobec notariusza w Grudziądzu zadziwiające oświadczenie. Jak rozumiem, oświadczenie na żądanie również Siemens Finance. I w tym oświadczeniu jest w pierwszym punkcie powiedziane, że zobowiązują się, że w ciągu 20 lat nie dokonają przekształcenia spółki, szpitala w spółkę. To jest kuriozalne, bo prezydent o kadencji czteroletniej podejmuje decyzje, które są poza kompetencjami nawet Rady Miejskiej, która nie byłaby w stanie takiego zobowiązania podjąć, ale ważniejsze jest to, co jest napisane dalej. Jeśli pomimo zobowiązania zawartego powyżej w
ciągu 20 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia nastąpi przekształcenie w spółkę kapitałową, gmina miasto Grudziądz ustanowi na pierwsze żądanie zabezpieczenie roszczeń Siemens Finance, tu jest oczywiście tam dalej i ważna jest końcówka, zabezpieczenie to będzie ustanowione na warunkach wskazanych przez Siemens Finance, spółka z siedzibą w Warszawie. I teraz proszę Państwa, zarówno uważam ten akt, jak i przede wszystkim ta umowa gwarancji, w mojej ocenie, ja tu teraz nie mówię jako człowiek znający się na prawie, tylko jako człowiek myślący zdroworozsądkowo. W mojej ocenie wymaga nie tylko zgody Rady Prawnej i tak dalej, ale wymaga zgody Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ jest przyjęte, że jak zwykły obywatel na przykład bierze pieniądze z Unii Europejskiej, no to musi przedstawić zaświadczenie, że na te pieniądze, które otrzymał, nie wejdzie komornik, nie będzie to przedmiotem zajęcia, nie ma długów w podatkach, prawda, i tak dalej. I nie wierzę, żeby szpital, który de facto tą gwarancją poddał się egzekucji, również na swojej bieżącej działalności. On tak naprawdę poręczył tą pożyczkę kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. I przy zaistnieniu tych warunków, które tu zostały przedstawione, praktycznie wierzyciel po niezapłaceniu jednej raty, jednej składki, może w tym szpitalu wyłączyć prąd po prostu. To znaczy może zająć bez wyroku sądowego konta szpitala, które są przecież, no jak sądzę, jednak chyba jakoś kontrolowane przez płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. I dlatego do tych pytań, które tutaj pan radny Szymański na ostatniej sesji był łaskaw zadać, które rzeczywiście są bardzo dobre i dotyczą większości tych problemów, o których teraz mówię, to należałoby zadać jeszcze jedno pytanie o to, czy te akty, te dokumenty, o których mówimy, mają zgodę i akceptację Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika kontraktu. Tyle może mojej opinii i mojej oceny. I tak jak powiedziałem, no, bez względu na to, co dyrektor Nowak opowiada, to no, trzeba jednak do tego wszystkiego podchodzić z dużą rezerwą. I albo mówię, albo kłamie, albo po prostu nie ma rzeczywiście pojęcia, do jakiej sytuacji doprowadził i nie wiadomo, która z tych sytuacji jest gorsza. Czy my wiemy, w jakich parabankach te kredyty zaciągane? No, trochę wiemy, ale dowiemy się, mam nadzieję, z odpowiedzi na interpelację z ostatniej sesji, ponieważ tam dokładnie takie pytanie o pełen wykaz tych wierzycieli. Znaczy ja już nie chcę wracać do spraw sesji, bo na odpowiedź, mam nadzieję, poczekamy. Uzyskamy, mam nadzieję, też szczegółową informację co do tych dokumentów, o które prosiłem. Ja przygotowując tę interpelację nawet nie widziałem, że radny Andrzej Wiśniewski już niektóre z tych dokumentów miał, bo był dwa dni wcześniej chyba u pana dyrektora. Ale a propos pana dyrektora, chciałbym, proszę państwa, odnieść się do kilku rzeczy, bo faktycznie dyrektor natychmiast się uaktywnił po tej sesji i natychmiast pojawiły się pewne jego wypowiedzi w sprawie tego, co robi opozycja. W związku z tym ja bym chciał się odnieść do tych wszystkich oskarżeń, które pojawiły się z jego strony, a między innymi zarzucił nam, że my szpitalem zajmujemy się od wyborów do wyborów, albo że upolityczniamy w ogóle kwestię szpitala. W związku z tym ja przynajmniej w czterech punktach chciałbym przypomnieć panu dyrektorowi, że my szpitalem zajmowaliśmy się w różnych sytuacjach, za każdym razem, kiedy pojawiły się jakieś niepokojące informacje. I pragnę tylko przypomnieć, zresztą w protokole NIK-u ta informacja jest, nie NIK-u, tylko Regionalnej Izby Obrachunkowej, ta informacja jest zawarta, że w 2013 roku Komisja Rewizyjna na wniosek radnych opozycyjnych zaproponowała częściową kontrolę finansów szpitala, właściwie płynności szpitala.
proszę Państwa, powstał z tego protokół pokontrolny. My go bardzo długo, burzliwie analizowaliśmy na komisji rewizyjnej. W tym protokole jest wyraźny zapis, że prosimy Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby on został przesłany do Pana Prezydenta, ponieważ chcemy poznać odpowiedź w tej sprawie. My się, proszę Państwa, odpowiedzi nigdy nie doczekaliśmy. Ja nawet kiedyś się pytałem na sesji, czy my ją otrzymamy, czy Pan Prezydent wreszcie nam udzieli odpowiedzi, jak wygląda sytuacja po przeprowadzonej kontroli. Tym bardziej, że w tym protokole pokontrolnym pojawia się sugestia, aby, to jest 2013 rok, aby szpital przygotował program naprawczy. W związku z tym faktycznie program gdzieś później się pojawił, natomiast odpowiedzi żadnej a propos przeprowadzonej kontroli nie uzyskaliśmy. Pragnę też przypomnieć panu dyrektorowi, że w momencie, kiedy on zmniejszał pensję swojemu personelowi, zarówno lekarzom, jak i niższemu personelowi, my zastanawialiśmy się, zadawaliśmy publicznie pytania, także na sesji, dlaczego? Kiedy powróci do normalnej płatności? Jak ta sytuacja w ogóle wygląda? Dlaczego w ogóle do tego doszło? Więc to była nasze kolejne zapytanie w sprawie szpitala, w sprawie tego, co się tam dzieje. Proszę Państwa, i oczywiście mnóstwo dyskusji było w roku 2011, kiedy na Komisji Budżetu bardzo dokładnie staraliśmy się dowiedzieć, w jakim celu powstaje GIM. I tam ze strony pana dyrektora Nowaka, ze strony różnych osób decyzyjnych w mieście otrzymaliśmy różnego rodzaju zapewnienia, że tak naprawdę... Poparliście GIM, prawda? Głosowaliście za GIM, moja. Tak, dokładnie, bo nas przekonano, że tak, trzeba to zrobić, ponieważ bardzo zależało wszystkim, myślę, że opozycji też, aby ta budowa wreszcie została dokończona, ale pragnę też przypomnieć, bo też mówiłem o tym na poprzedniej sesji, że w wielu punktach zostaliśmy wtedy wprowadzeni w błąd. Tym bardziej, kiedy pytaliśmy o koszty utrzymania GIM-u. Oczywiście o tym, co tutaj radny Andrzej Wiśniewski powiedział, w ogóle nie wiedzieliśmy, w jaki sposób ten kredyt zostanie wzięty, jakie będą zabezpieczenia. Ale pragnę przypomnieć chociażby jedną z głośniejszych ostatnich spraw, kiedy po pół roku podwyższono pani prezes pensję z 1000 do 5000 zł. Po pół roku, w ogóle nas o tym nie informując, a wcześniej, kiedy GIMP powstawał w czerwcu 2011 roku, zapewniono nas, że te koszty będą niewielkie. Więc proszę Państwa, jeszcze raz pragnę podkreślać pytań a propos szpitala. Zarówno na sesjach, jak i na komisji było bardzo wiele i od tego są protokoły. Jeżeli pan dyrektor sobie życzy, to chętnie możemy do nich sięgnąć i przypomnieć kilka istotnych faktów. I jeszcze jedna rzecz, która też mnie się bardzo nie spodobała. Pan dyrektor zarzucił nam to upolitycznianie sprawy. Ja myślę, że pan dyrektor powinien być ostatnią osobą, która oskarża nas o upolitycznianie szpitala. Bo proszę pamiętać, w każdej kampanii, czy to samorządowej, czy to parlamentarnej, szpital był wykorzystywany i również przez pana dyrektora do kampanii wyborczej. Pokazując, jakie wielkie sukcesy osiąga to IPO, ściągając różnego rodzaju VIP-ów z Platformy Obywatelskiej, więc tak naprawdę, jeszcze raz podkreślam, powinien być ostatnią osobą, która mówi nam, że to my upolityczniamy kwestię szpitala. Nosząc się dalej jeszcze do szpitala, wydaje mi się, że mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi zjawiskami, mianowicie ta zasłona wielkiego optymizmu ze strony sprawujących władzę, a mianowicie Platformy Obywatelskiej, czyli pana prezydenta Roberta Malinowskiego i całego zaplecza radnych, to jest bardzo niepokojące w kontekście tych wszystkich dokumentów źródłowych, które zostały przedstawione, ale nie tylko w kontekście wszystkich dokumentów źródłowych, czyli poręczeń kredytowych, aktów notarialnych i tak dalej, ale w kontekście chociażby opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która rokrocznie od kilku lat sygnalizuje i mówi do radnych wprost: słuchajcie, jest bardzo źle, jeżeli nie podejmiecie odpowiednich działań, jeżeli nie zajmiecie się konkretnymi wymaganiami w stosunku do pana prezydenta o przygotowanie programu restrukturyzacyjnego, o przygotowanie programu naprawczego, o sposobie oddłużenia szpitala, o nowym sposobie zarządzania tym szpitalem, to niestety przyjmiecie konsekwencje finansowe na swój kark niebawem. Już za kilka lat ten czas jak gdyby się opóźnia, bo wiem doskonale, że pan dyrektor Nowak, ale także i miasto posiłkuje się kolejnymi kredytami na spłaty zaciągniętych kredytów. I w zasadzie można powiedzieć, że to Platforma Obywatelska żyje od wyborów do wyborów. Przedłuża sobie życie, podając sobie kroplówkę, bardzo dużą kroplówkę wielkich środków finansowych z najgorszych banków. I tak to jest w tym mieście. I tak w tym mieście jest od lat.
Pan dyrektor Nowak w programie telewizji kablowej mówił o protokole podkontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 2010 roku. Ale pan dyrektor Nowak nie powiedział nic o protokole, o wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z roku 2012. Bo tam już zaczynają się te najwcześniejsze niepokojące sygnały, które ostrzegają miasto, ostrzegają radnych przed tym, co ma nastąpić i mówią o finansach szpitala, o finansach i o przyszłości finansów miasta. Dla nas, jako dla radnych, jest najważniejsza rzecz, a mianowicie taka, abyśmy dbali o przyszłość miasta, o przyszłość mieszkańców, ale także o bezpieczeństwo, o ich zdrowie, bo to jest rzecz najważniejsza, abyśmy wypełniali z całą szerokością zakres świadczeń, które realizuje szpital. Przypomnę, ten szpital dzisiaj jest wykorzystywany zaledwie w ponad 50%, to jest połowa skali, do której został przygotowany. I należałoby się oczywiście nad tym bardzo zastanowić, czego my chcemy, w jakim zakresie ten szpital powinien funkcjonować, jak duży powinien być. Oczywiście nie powinien mieć pustych sal operacyjnych, ale tu jak gdyby system odgórnie nie wypełnia świadczeń w ramach określonego kontraktu, który jest podpisywany rokrocznie, to też jest na pewno problem. No i cała zasłona milczenia, która ze strony władzy samorządowej została zaciągnięta, bo jak dobrze pamiętamy, wszelkie pytania zadawane na sesjach, na komisjach przez wiele lat, przez wszystkich radnych, notorycznie, no niestety zawsze kończą się wielkim uspokojeniem. Pan prezydent mówi, że jest wszystko dobrze, że nie ma żadnego problemu, że perspektywa jest dobra. I to jest bardzo niepokojące, jeżeli sięgamy do tych dokumentów źródłowych i do prawdziwych faktów i do opinii najpoważniejszych organów, jakimi są Regionalna Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Kontroli. Przypomnę także, że niedawno zakończyła się w zasadzie na początku roku kolejna kontrola Najwyższej Izby Kontroli. No i czekamy na wystąpienie po kontrolę, na protokół. Nie wiem, kiedy go otrzymamy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że może to być po wyborach parlamentarnych. To jest bardzo niedobra rzecz, bo z tego co słyszałem, NIK ma taki okres karencji, że może nawet po roku dopiero udostępnić takie wystąpienie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale że tak jest, to jeszcze poważniejszych faktów, te najważniejsze fakty mogą być w dalszym stopniu, w dalszym ciągu utajnione i być może radni nie będą mieli do wszystkich wystąpień pokontrolnych możliwości wglądu. No dziękuję. No tutaj mogę dodać, że rzeczywiście opieramy się na pełnej dokumentacji, nie tylko my radni, Ruchu dla Grudziądza i oczywiście PiS-u, ale również druga strona, czyli szpital, dyrektor szpitala i tak dalej. I dziwi fakt, przede wszystkim radnych Ruchu dla Grudziądza. Słyszymy wypowiedzi, że są ludzie, którzy chcą w tej sytuacji zrobić krzywdę mieszkańcom, szpitalowi, pacjentom. Pytam się kto? Regionalna Izba Obrachunkowa, czy dbający radni o dobro imię Grudziądzan, tego długu, tego całego budżetu, który teraz zastaliśmy, który mamy? Nie znamy odpowiedzi. Chcielibyśmy uzyskać takie odpowiedzi. Troszczymy się, nasza postawa jest przede wszystkim związana z troską o ten budżet, o przyszłość tego miasta, o przyszłość tego szpitala. Mówi się nam, mieszkańcom, że jest inaczej. Dlaczego? Pytamy kto? Jedno jest pewne, że tutaj może dojść w najbliższej przyszłości za 2 lata do bankructwa nawet samego ratusza, o czym mówiłam już wcześniej. To jest, no niestety, matematyka jest taką dziedziną, która nie kłamie, więc raczej opierajmy się na prawdzie, na dokumentach, tutaj co koledzy radni powiedzieli, bo rzeczywiście podchodzimy do problemu bardzo poważnie i chcemy, żeby w tym mieście coś zrobić, żeby nie było takiej sytuacji bankructwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny, proszę bardzo. Jeszcze chciałbym dodać, że doszła do nas dość niepokojąca informacja w zasadzie w ostatnich dniach o przygotowanej procedurze sprzedaży jednej ze spółek. Nie wiem oczywiście, czy ta informacja polega na absolutnych faktach, ale w każdym razie pracownicy tej spółki czy tych spółek sygnalizują taki problem. Co to za spółki? Mówimy o OPEC-u. Mówią, że jest przygotowywana jakby procedura sprzedaży tej spółki. No, być może niebawem się dowiemy, wszystkie szczegóły gdzieś pojawią się, bo sytuacja jest bardzo pilna i potrzeba gotówki, że tak powiem, ze strony miasta dla ratowania szpitala, aby przetrwał jeszcze w tej formie, w jakiej jest, no jest niezbędna. Można do tej części? 3 pytania krótkie. W kontekście właśnie tego, że duża część szpitala jest niewykorzystana, jak Państwo sądzą, czy potrzebny był nam tak duży
i tak duży szpital ponadregionalny, a nie na przykład tylko typowo taki miejski podczas planowania tej inwestycji? Znaczy, jeżeli chodzi o szpital, szpital jest na pewno jeszcze raz tak duży w stosunku do swoich możliwości wykonawczych i tak dalej, ale za tym idą niestety pieniądze. Jeżeli w tym planowaniu, w budowie nie dostosujemy wielkości budynków, obszarów, działań, sal operacyjnych, ilości tych sal operacyjnych, oddziałów do możliwości kontraktowania przez fundusz, no to niestety jest takie stare powiedzenie, przelicz siłę na zamiary. I to jakby powinno przyświecać we wszelkim planowaniu. Jeszcze Andrzej Wisiński, proszę. Jeszcze pytanie do może tutaj, odnośnie właśnie tych dokumentów, bo tutaj tak szeroko wypowiadał się dyrektor szpitala, że on wszystkie dokumenty udostępni, że zaprasza do siebie wszystkich radnych, ewentualnie zainteresowane strony czy osoby. No i właśnie to pytanie, czy jakieś dokumenty są takie, których nie udostępnił? Ewentualnie może jeszcze raz trzeba by się na przykład do niego zwrócić, może od ręki by je dał, a może nie. Jak tu sytuacja wygląda? Ja może odpowiem też na to pierwsze pytanie, dopowiem, że dzisiaj to bardzo trudno rozstrzygnąć, czy ten szpital jest za duży, czy w sam raz i tak dalej. No, mamy taki szpital, jaki mamy, w związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby wykorzystać go jak najlepiej. Dzisiaj już nie ma co dyskutować, czy 12 sal operacyjnych miało sens, jeżeli się ma 3 anestezjologów, czy była to bzdura. No, trzeba zrobić, żeby mieć 12 anestezjologów, bo wtedy stanie temu szpitalowi przewrócony. Tak proponowałbym myśleć, natomiast myślę, że tego myślenia, takiego sposobu myślenia też nie ma, ponieważ zamiast zabiegać o poszerzanie jakby rejonu obsługiwanego przez szpital w Grudziądzu, no od jakiegoś czasu obserwujemy wręcz zjawisko przeciwne. No, odcięcie chociażby Brodnicy, gdzie mieliśmy, nasz szpital brał praktycznie 100% przypadków z tego regionu leczniczego, no, zostało wypuszczone z rąk, w większości trafiło do szpitali, trafia dzisiaj do szpitali toruńskich, więc to jest jakby wbrew logice szukania pełnego obłożenia. To jest jakby jedna sprawa. I jeżeli chodzi o te dokumenty, to ja skorzystałem z tej propozycji pana dyrektora, poszedłem, rozmowa była, dużo w niej było kurtuazji, ale generalnie bardzo życzliwa. I te dokumenty, które chciałem, otrzymałem, albo mam obietnicę, że je otrzymam. O niektóre z tych dokumentów wnioskuje pan radny Szymański, więc ja już też nie będę tego powielał i ciągle mam nadzieję, że dostaniemy wszystko, co będziemy chcieli dostać. I ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to na ostatniej sesji zgłosiliśmy pod wpływem sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w zasadzie Radzie Miejskiej zarzuciła, że przez ostatnie lata nie interesowała się szpitalem. Prezydent się nie interesował, tak twierdzi Rio. Rada Miejska się nie interesowała. W związku z tym zwróciliśmy się z propozycją, aby powstała rzeczywiście niezależna komisja do zbadania sytuacji szpitala. No tutaj trochę uprzedził nas pan prezydent, który też jakby pod wpływem tej sugestii Rio taką komisję powołał. Tam ma być tylko 2 radnych. Ja osobiście wolałbym, gdyby to była komisja czysto rady, komisja Rady Miejskiej bez udziału pana prezydenta, bo myślę, że ten typ kontroli jest potrzebny, ale ponieważ zostałem do składu tej komisji zgłoszony przez opozycję, przez pana radnego Szymańskiego, więc od razu powiem, będę pracował w tej komisji tylko wówczas, jeżeli komisja ta będzie miała możliwość zwrócenia się i sfinansowania z pieniędzy Rady Miejskiej niezależnych ekspertów prawnych i ekonomicznych, finansowych do oceny sytuacji szpitala. Tylko wtedy uważam, będzie to miało sens. I ostatnia rzecz, o której tutaj wspomniał delikatnie pan radny Kosiński. Otóż proszę państwa, sytuacja jest dramatyczna i w mojej ocenie na dzisiaj ona jest nie do zatrzymania. I będą próby najdziwniejszych ruchów w najbliższym czasie. I wiemy już, że tu o jednej mówił pan Kosiński, o tym, że spółki komunalne, rozważa się możliwość ich sprzedaży, której z nich, prawda, i tak dalej. Ale wiem też, że istnieją pomysły, czy rodzą się pomysły, aby w sytuacji szpitala, jako poręczycieli dla kolejnych kredytów i kolejnych długów, zaangażować właśnie komunalne spółki. I chciałbym tutaj powiedzieć,
w imieniu swoim, ale jak zakładam wszystkich radnych opozycji, chciałbym powiedzieć do pana prezydenta i do radnych większości z Platformy Obywatelskiej. Niech was ręka boska przed takim działaniem broni. Bo uważam, że to będzie katastrofa, nad którą już nikt naprawdę nie zapanuje. Żaden OPEC, żadne wodociągi, żaden MPGN, żadna miejska spółka nie może być użyta do tuszowania waszych popełnionych błędów związanych z prowadzeniem i zarządzaniem szpitala. I to właściwie chyba wszystko, co... Jeszcze do pierwszej części, do pytania, bo wnioskując z pana wypowiedzi, można by odnieść takie wrażenie, że nadużyto stanowiska, nie dopełniono jakichś ewentualnie formalności, może powstało jakieś tu przestępstwo lub coś w tym stylu, czy jakieś zawiadomienie państwo na przykład zamierzają złożyć. No bo tak wywnioskowałem z pana wypowiedzi dosyć takiej emocjonalnej, że po prostu no, widzi pan tutaj pewne niezgodności, które należałoby powiedzmy zbadać być może przez jakiś organ zewnętrzny, na przykład prokuraturę. Tak, to znaczy, tak, jeżeli chodzi o tą umowę gwarancji, która moim zdaniem jest najważniejszym dowodem w tej sprawie, tu zwróciliśmy się o przedstawienie opinii prawnych, którymi dysponował sam szpital, aby taką umowę zawrzeć, no bo zakładam, że taka opinia prawna musiała zostać przygotowana i mam nadzieję, że to otrzymamy. Natomiast ten akt notarialny, o którym przed chwilą mówiłem, to... A wiadomo, przez kogo została sporządzona ta opinia lub te opinie? Nie, dowiemy się. Nie wiadomo jeszcze, nie znamy tutaj tak, biury. Mam nadzieję, że się dowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi dokument, to on, ja go nie otrzymałem ze szpitala. Pan dyrektor Nowak chyba był szczerze zdziwiony, że wiem o jego istnieniu. No teraz oczekujemy, że dostaniemy go oficjalną drogą, mimo że ja go mam teraz przy sobie również, że otrzymamy go oficjalnie, również z informacją, jaka opinia prawna za tym dokumentem stoi, na podstawie którego pan prezydent i pan dyrektor to oświadczenie notarialne dla Siemensa złożyli. Proszę Państwa, z tej informacji dzisiejszej przedstawionej przez radnych no, wynika jednoznacznie, że sytuacja jest bardzo poważna, jeżeli chodzi o szpital, ale i również o miasto. Ta komisja, która ma powstać w celu zbadania, przeprowadzenia kontroli, rzeczywiście nie powinna być z udziałem pana prezydenta, bo to jest wtedy no, jakby szukanie odpowiedzi na sprawy, które niejako jest współautorem tego, co się wydarzyło. Myślę, że powinien odbyć się chyba w ogóle niezależny audyt, ponieważ jest tyle wątków i ekonomicznych, prawnych, że powinien ktoś zupełnie niezależny, eksperci... A to chyba taki audyt się właśnie odbywa, ponieważ ze względu na przekroczone pewne wskaźniki jest wymagany taki audyt właśnie, przygotowujący do prywatyzacji szpitala. No, do prywatyzacji to biegły dla nas, jako Prawa i Sprawiedliwości to jest w ogóle nie do przyjęcia, ponieważ my mamy na swoich sztandarach, że nie dla prywatyzacji szpitala. Natomiast jeżeli taki audyt powstaje, to mam nadzieję, że pan dyrektor i prezydent Grudziądza udostępnią, będzie można przejrzeć. Natomiast proszę Państwa, rozpatrywanie samego szpitala to jest trochę za mało. To trzeba rozpatrywać będzie go w kontekście również i finansów miasta, bo jeżeli rzeczywiście ta kula śnieżna będzie nadal się toczyła, to pewnie za dwa, może za trzy lata albo do końca kadencji będziemy rzeczywiście bankrutami. Natomiast niezależni eksperci po linii czy to prawnej, czy ekonomicznej byliby w stanie rzeczywiście oszacować, co jeszcze w tej chwili można zrobić i w jaki sposób to można zatrzymać, bo jeżeli podmiot, który ma gwarancję miasta, no poczyna sobie tak, jak poczyna i nie ma jakby żadnych hamulców ze strony miasta, a chcę przypomnieć, że dopiero co była sesja absolutoryjna i pan prezydent otrzymał absolutorium za 2014 rok, więc to po prostu wszystko pokazuje, że właściwie tych, którzy dzisiaj rządzą naszym miastem,
Po prostu w ogóle te głosy nie interesują i stąd dzisiejsza ta konferencja, żeby rzeczywiście nagłośnić sprawę. Należałoby się pewnie też zastanowić, czy nie zwołać sesji nadzwyczajnej, gdzie mogliby również wziąć udział, poświęconej tylko i wyłącznie sprawie szpitala, gdzie mogliby wziąć udział również i mieszkańcy, gdzie mogliby się dowiedzieć z pierwszej ręki, tak, co tam w trawie piszczy, bo tak naprawdę zadłużenie czy to szpitala, czy miasta, to jest zadłużeniem nas wszystkich. Także na razie tyle. Pytanie do pana posła. Czy jeśli PiS wygra wybory parlamentarne, to zostanie zwiększony kontrakt dla budującego szpitala? Chyba nie ma rzeczy ważniejszej dla ludzi jak ich zdrowie. I za to zdrowie, oprócz tego, że każdy sam na swoje zdrowie ma jakiś tam wpływ, musi odpowiadać państwo. Nie wolno tego przerzucać na spółki, na twierdzenie, że jak chcesz się leczyć, to lecz się za własne pieniądze. Dlatego my uważamy, że za chwilę odpowiem na to pytanie dotyczące szczegółowo szpitala. Trzeba bardzo dokładnie przeanalizować wydatki na służbę zdrowia w Polsce. Jeżeli trzeba będzie zwiększyć składkę, to będzie zwiększona składka, ponieważ nie może być system, w którym nie ma pieniędzy, ale również bardzo mocno i precyzyjnie trzeba ustalić, jakie są sposoby wydatkowania pieniędzy. Z wielu miejsc w Polsce dochodzą dramatyczne sytuacje dotyczące na przykład wynagrodzeń personelu pomocniczego, nie tylko lekarzy, przede wszystkim pielęgniarek, które masowo wyjeżdżają za granicę. W Polsce zaczyna w tej chwili dramatycznie brakować pielęgniarek. To znaczy, że w tym systemie są równi i równiejsi, są lepsi i gorsi. To musi być przeanalizowane. Również czy poczynione inwestycje służą obywatelom, czy stoją przykryte makatką i w jaki sposób technologicznie się zużywają. Mówię o bardzo konkretnych sytuacjach. Na przykład Mazowieckie Centrum Onkologii, wyposażone w jedne z najnowocześniejszych urządzeń do radioterapii, w sytuacji, kiedy znaczna część społeczeństwa, więcej niż to było kiedyś, zaczyna chorować na choroby nowotworowe, to centrum nie ma podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie pracuje. Stoją urządzenia niewykorzystane. Ktoś kiedyś podjął decyzję, żeby te urządzenia kupić. I teraz to jest niezrozumiałe, że wydaje się zgodę na inwestycje, potem nie ma środków na to, by finansować ich wykorzystanie. Sprawa szpitala, czy on jest przeinwestowany, czy nie, nie jest trudno to określić, nie znając szczegółów. Natomiast absolutną kuriozalną sytuacją jest fakt, że radni miasta, którzy chcą wyjaśnić sprawę, domagają się informacji, czują się odpowiedzialni w imieniu mieszkańców. Są atakowani, próbuje się robić z nich wrogów publicznych, próbuje się twierdzić, że oni chcą wykorzystać to do jakichś niecnych celów. Ich obowiązkiem jest reprezentowanie mieszkańców, tak by bezpieczeństwo zdrowotne w Grudziądzu nie było zagrożone. Bardzo możliwe, że ten szpital wymaga zwiększenia kontraktu. Bardzo możliwe. Ale bardzo możliwe, że również wymaga dokładnej analizy, na co do tej pory zostały wydane pieniądze. Czy są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i odpowiedni te poczynione wielkie, często nowoczesne inwestycje, czy to nie było trochę na wyrost. Zarzucanie radnym miasta działań politycznych jest, to zresztą już było tu powiedziane, jest czymś kuriozalnym w ustach par excellence polityka. Radnego wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej, człowieka, który zapewne również swoją pozycję polityczną wykorzystywał do uzgadniania pewnych rzeczy z władzami z Platformy Obywatelskiej w mieście Grudziądzu, więc ten człowiek powinien być może ostatnim, który mówi o polityce. Prawdopodobnie rozbudowane ego pana dyrektora, chęć pokazania, jakim to wielkim szpitalem będzie zarządzał i możliwości polityczne, jakie miał w tych latach, doprowadziły właśnie do sytuacji, która jest opisywana. Nadmiernego zadłużenia, ratowania się w cudzysłowie chwilówkami z coraz gorszych źródeł po to, żeby utrzymać płynność, żeby utrzymać funkcjonowanie finansowe szpitala. Ale ja pytam, a gdzie jest nadzór właścicielski? A gdzie do tej pory był prezydent miasta, kolega partyjny pana dyrektora Nowaka? Ta komisja, o której tutaj była mowa, musi wyjaśnić, co się w tym szpitalu wydarzyło, gdzie jest prawda. I jeżeli zdaniem tej komisji rzeczywiście doszło do złamania prawa,
to będą wnioski do prokuratury. To również i radni nasi, i Prawo i Sprawiedliwość, i posłowie będą wnioskowali sprawy do prokuratury. Nie może sprawa być zamieciona po raz kolejny pod dywan i będziemy udawali, że nic się nie stało. A miasto może będzie dokonywało karkołomnych decyzji o sprzedaży spółek miejskich, czy obciążenia spółek miejskich jakimiś dodatkowymi zobowiązaniami na rzecz szpitala. A gdzie był nadzór do tej pory? Co do zwiększenia kontraktu, to może wcale nie potrzeba zwiększenia kontraktu tutaj. Może inna gospodarka finansowa jest potrzebna. Tego nikt z zewnątrz nie jest w stanie zrobić. Natomiast nie może być sytuacji takiej, jak już wspomniałem, że jedynym ratunkiem jest tworzenie spółek kapitałowych i na zasadzie kto bogaty niech się leczy, a ten biedny niech zdycha. Drugie pytanie do pana prezydenta Wiśniewskiego. Sytuacja jest, nie jest ciekawa, ale to jest też wózek, na którym wszyscy jedziemy, bo szpital nie da się oddzielić od miasta. Zastanówmy się, co należałoby zrobić, żeby ten proces zatrzymać. Państwo macie jakieś pomysły, jakie działania należałoby podjąć? Diagnozować najpierw. To znaczy... Diagnoza jest jasna. Diagnoza trwa od kilku lat. Wiadomo, że szpital się zadłuża z roku na rok coraz bardziej. Rocznie obsługa długu kosztuje 20 milionów złotych. Ona będzie się zwiększała, więc ten proces będzie postępował. Całej wiedzy nie mamy jednak. Obsługa długu wynosi więcej. Zresztą tu mam akurat ten... Nawiązuję do tego, że tę sytuację można było przewidzieć. Mam dokładnie harmonogram spłaty tej pożyczki. No i widać tu zobowiązania. Dopóki by zobowiązania miesięczne sięgały 700 tysięcy, 900 tysięcy, to można było radośnie udawać, że nie ma problemów. W momencie, kiedy weszły raty i miesięczne zobowiązania tylko z racji tej jednej pożyczki sięgnęły 3 milionów, niemalże 3 milionów 300 tysięcy, no to było oczywiste w 2011 roku. Ktoś, kto spojrzał na to i zobaczył, jaki wynik na bieżącej działalności robi szpital, to mógł powiedzieć tak, w 2014 roku na koniec szpital wygeneruje 30-milionową stratę. I to nie wymagało żadnej właściwie wiedzy ekonomicznej poza, no może maturą. Ja po pana słucham wypowiedzi na sesji na ten temat, tak, że w 2011 roku można było przewidzieć. Właśnie zadałam to pytanie, poprosiłam o komentarz pana prezydenta. Tak. Czy on nie wiedział, że za dwa lata, czy za trzy lata zacznie się spłacanie już takie na poważne? To nie powiedział, wiedział, że... Znaczy robię wrażenie, że nie wiedział, albo po prostu zbagatelizował to, że jest tyle kredytu, że to w ogóle nie ma nic wspólnego, to, że żadnej karencji w ogóle nie było przede wszystkim. A wracając do pańskiego pytania, no, trudno jest z punktu widzenia opozycji mówić o tym, co można zrobić, ponieważ trzeba mieć władzę. Najłatwiej jest pokazywać, że jest źle. Nie. My nie pokazujemy, że jest źle. W kampanii wyborczej, która się niedawno zakończyła, mówiliśmy o tym, że mamy pomysł na szpital i my nadal go mamy, chociaż dopiero dzisiaj widzimy, jak dramatyczna jest sytuacja. Myślę... Ja zapytam pana konkretnie. Gdyby zapytam pana za ten miasta, to znalazłby pan 30 milionów na pokrycie straty tej szpitala, czy powiedziałby pan, miasto na to pieniędzy nie daje? Nie. Myślę, że znaleźlibyśmy pieniądze, ale nie na pokrycie straty. Najpierw musielibyśmy dokonać zmian w samym szpitalu, to jest zasadnicza sprawa. Ten szpital musiałby zacząć inaczej funkcjonować. I druga rzecz, i chyba kto wie, czy nie najważniejsza, ponieważ miasto takie jak Grudziądz, niezależnie od tej całej dramatycznej sytuacji, w jakiej się znajduje, ono nadal posiada spory potencjał. Tu przypomnę, może to się wyda wam mówieniem o czymś z innej beczki, czyli jakby spoza głównego tematu, ale wbrew pozorom to się wiąże. Otóż, proszę państwa, to o czym mówię od dawna, mówiłem w kampanii wyborczej, mówię dzisiaj. Miasto, Rada Miejska nie ma kontroli nad tym, co naprawdę dzieje się z majątkiem komunalnym. Powtarzam raz, ustawa na nas radnych nakłada rolę stróżów majątku komunalnego. Natomiast z czym mamy do czynienia w Grudziądzu? Mamy do czynienia z tym, że praktycznie cały majątek spółek chodzi poza kontrolą Rady Miejskiej i co więcej, poza budżetem. Poza budżetem. I wmawiają w nas, co jest oczywistą nieprawdą. I będę, jako radny, będę to zwalczał przez całą tę kadencję, mam nadzieję, z dobrym skutkiem,
że wszystko, co dzieje się w spółkach, wyniki finansowe, obrót majątkiem, który prowadzą spółki, mimo że są to spółki prawa handlowego, to jest to majątek komunalny. I podam jeden przykład. Spółki komunalne generują zysk. To jest, uważam, kuriozum, bo co to oznacza? To oznacza, że jeżeli spółka komunalna generuje zysk, to znaczy, że mieszkańcy płacą za dużo, za ciepło, za wodę, za śmieci, za ścieki i tak dalej, i tak dalej. To to oznacza. Ale co się dzieje? Ważniejsze od tego, że generuje zysk, ważniejsze jest to, że ten zysk jest dzielony przez zgromadzenie wspólników, którym jest prezydent miasta, trafia na zadziwiające cele, myślę, że niektórzy się wiedzą na jakie, i dzieje się to poza budżetem. Jakie cele? Nowe spółki. Dopowiedzcie sobie. To pan powiedział. To co się dzieje, była tu mowa o OPEC-u. Była tu mowa o OPEC-u. Tam powstało 8 spółek. No nie chcę tu się teraz wdawać, bo nie o OPEC-u mamy mówić. Po co to się stało? Tam powstało ileś rad nadzorczych, gdzie zostało umieszczone kilkadziesiąt osób, które kupiono w tym mieście za poparcie i za głosy. Czy są tam jacyś radni? Mam jedno pytanie. Będę żądał pełnego składu spółek spółek OPEC-owskich, rad nadzorczych, ale mam jedno pytanie. W spółce OPEC, wodociągi i tak dalej, obowiązuje zasada, że w spółce tej członkowie rad nadzorczych muszą mieć ukończony kurs, czyli spełniać te wymogi, które muszą spełniać też ci, którzy są w Skarbie Państwa. Ale mam pytanie, czy również w spółkach zależnych OPEC-u ta zasada obowiązuje? I teraz proszę Państwa tak, to miasto wymaga generalnie posprzątania w każdej dziedzinie. I myślę, że wtedy rozsądny program restrukturyzacji długów szpitala, negocjacje, twarde negocjacje z dotychczasowymi wierzycielami, rozmowy również z Siemensem, podjęcie próby innych zabezpieczeń dla zaciągniętych kredytów i rozsądna polityka spłacania tych długów jest w stanie jeszcze tę tendencję odwrócić. Ale pytając doktora Nowaka, mówię, no miasto nie dać tych pieniędzy, ponieważ 30 milionów nie ma, prawda? Więc nie da. Nie musi dawać, ja sam jest to spłacę. Jak? No zaciągnę kredyt. No ludzie, no przecież to jest paranoja. Jeżeli długi szpitala sięgające ponad 400 milionów wygenerowały stratę 30 milionów, to po zaciągnięciu kolejnego za 5 miesięcy czy za 10 będziemy mieli 60 milionów długu. I tu trzeba się no gdzieś ktoś musi się opamiętać. No dobrze, jak można to odkręcać, skoro notarialnie tu w tych papierach, które pan ma, jest to zabezpieczenie już jest, kamka chyba zapadła. No. Jaki interes będziemy miał w Siemens Finance, żeby to odkręcić trzeba znaleźć, to są ludzie biznesu, i którzy wiedzą, na czym ich interes polega, i to nie są hocztaplerzy, i oni potrafią z uczciwymi ludźmi biznesu po drugiej stronie w każdych warunkach rozmawiać. I chodzi o to, żeby takie rozmowy z nimi były. Uświadomić społeczeństwu, że mamy piękny, dobrze wyposażony, nowoczesny szpital, ale są też i tego pewne konsekwencje finansowe. No ktoś do tego doprowadził, że sytuacja finansowa szpitala wygląda tak, jak wygląda, więc myślę, że społeczeństwo musi otrzymać maksimum wiedzy, jak sytuacja finansowa wygląda, jak wygląda jego płynność, jak wygląda jego bieżąca działalność. Te informacje muszą być mieszkańcom znane. Dlatego, proszę Państwa, nawet w tym wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej tu jest mowa bardzo wyraźnie o tym, że zarówno Rada, jak i Prezydent Miasta jako organ mający uprawnienia nadzorcze i kontrolne nad działalnością szpitala nie dokonały kompleksowej kontroli działalności szpitala w zakresie finansowym itd. Ale też spadły pensje, dochody pracowników. No, po to tylko, żeby zmniejszyć, w tamtym przypadku to było raptem 50-milionowe zadłużenie. To było tylko 50 milionów. I też wojewoda doszedł do wniosku, że musi niestety dokonać przekształcenia. To przekształcenie pewnie nie skutkowało żadnymi wielkimi korzyściami, dlatego że z powrotem szpital
powrócił i stał się szpitalem jak gdyby miejskim, znaczy został przekazany miastu. Był także wystawiony na sprzedaż. Nikt nie chciał kupić, pewnie nie miał nowej bazy i nowego sprzętu i nowoczesnych sal operacyjnych, tak jak Grudziądz. Dlatego nie było chętnych, ale w przypadku Grudziądza być może tacy chętni by się znaleźli. My dzisiaj stawiamy pytania, do czego to zmierza, jaki jest cel miasta. To Rio przedstawia cały mechanizm, jak tak. To działa, prawda? Albo pokrywa straty szpitala, tak. Jeśli nie jest w stanie to miasto, a jeśli nie miasto, tak. To wtedy jest obowiązane przekształcić szpital w spółkę, albo zlikwidować. Tak? To jest kwestia, może właśnie to, to miałoby się odbić na jesień, tak? Bo to chyba do września. Pan przed chwilą, posłużył się zdrowym rozsądkiem i znajomością języka polskiego w czytaniu ustawy. Tej umiejętności nie ma dyrektor szpitala, bo dokładnie ja miałem przy sobie tę ustawę i ten zapis. I dyrektor szpitala twierdził, że nie, to w ogóle znaczy coś zupełnie innego. Tam nie ma możliwości, nie ma przymusu przekształcenia, nie ma żadnych obowiązków. Nie ma takiej instytucji, która zmusi miasto do podjęcia takich kroków, prawda? Tak. Bo kto może zmusić miasto do przekształcenia? Nie ma chyba takiego... To znaczy w tej chwili wyszła ustawa, która... Coś jeszcze jest takiego jak ustawa i przestrzeganie prawa jest obowiązkiem wszystkich instytucji. I w związku z tym, jeżeli miasto nie pokryje straty, jeżeli nie podejmie uchwały o przekształceniu szpitala zgodnie z zapisami ustawy, no to rozumiem, że ktoś, kto sprawuje nadzór nad działalnością samorządu, musi w tej sytuacji zareagować i miasto do tego zmusić. No, to niech pan sobie odpowie, do kogo wtedy decyzja należy. Bo nie chcę powiedzieć, żeby nie wyjść na tego, który planuje zaszkodzić grudziąckiemu szpitalowi albo nie daj Boże miastu. W imieniu mieszkańców interesują się sprawami służby zdrowia i tego nieszczęsnego szpitala. To jest ich obowiązkiem. I trzeba być im za to wdzięcznym, a nie mieć do nich pretensji o to, że próbują ustalić, na czym polega problem ciągłego, zwiększającego się zadłużania tego szpitala i jedynego pomysłu, jakim jest zaciąganie następnych kredytów. Na podstawie ustaleń tej komisji, która została powołana, podejmiemy pewne działania. Ja powiadomię Komisję Zdrowia Polskiego Parlamentu, by wiedziała, jaki jest stan szpitala w Grudziądzu. Powiadomimy również nowego ministra zdrowia, który może nie jest świadomy, jakie kwiatki dzieją się w Polsce w różnych placówkach służby zdrowia. Również rozważymy sprawę zgłoszenia do prokuratury, ale to będzie uzależnione od tego, co ta komisja tak na dobrą sprawę wyjaśni, wyświetli i ustali. Proszę bardzo, jeszcze pytania. Bo tutaj pytanie już w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej, bo zakładam, że tutaj państwo będą prawdopodobnymi kandydatami. Państwa rywal z Platformy Obywatelskiej, on inaczej przedstawia tą sytuację. Na przykład chwali się, że pozyskał 25 milionów na dokończenie szpitala, dofinansowanie kolejnych 6 milionów na kolejną jakąś inwestycję, 19 na kolejną. Przedstawia to w zupełnie innych barwach niż państwo. Co państwo by mu odpowiedzieli? Bo pojawiły się takie banery przedwyborcze właśnie na ulicach grudziąckich miast, na których na każdym z nich właśnie przedstawiona jest między innymi ta sytuacja szpitala i te wszystkie liczby, cyferki. Panie redaktorze, przypomina mi się takie powiedzenie: kumie chwalą nas, wy mnie, a ja was. Na tym trochę polega propaganda, jaką uprawia Platforma Obywatelska. Ja ze zdziwieniem ostatnio znalazłem ulotkę szefa struktur okręgowych Platformy Obywatelskiej, pana posła Lęca. No on też się w Toruniu podobno wywiesił. Który twierdzi, że za wszystkimi zmianami, które miały miejsce w Toruniu, wszystkie inwestycje w Toruniu to jest jego zasługa. To na tej samej zasadzie wszystkie inwestycje, jakie miały miejsce w Grudziądzu, to jest zasługa pana posła z Platformy Obywatelskiej z Grudziądza. Jeżeli chodzi o przygotowanie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, bo pana zapewne to interesuje, to będzie miało miejsce w odpowiednim czasie, kiedy będziemy wiedzieli, znali datę wyborów. My w dalszym ciągu hipotetycznie zakładamy,
której niedzieli października będą wybory. Od ustalonej daty będzie ustalony kalendarz wyborczy, również zgłoszenie list. Prawo i Sprawiedliwość swoje listy udostępnia zgodnie z porozumieniami koalicyjnymi również naszym koalicjantom, Solidarnej Polsce, Ruchowi Gowina, również Prawicy Rzeczpospolitej, więc przedstawiciele tych organizacji znajdą się również na listach Zjednoczonej Prawicy, na listach Prawa i Sprawiedliwości. Często będą to miejsca wskazane, wynegocjowane jakby w ramach porozumienia ogólnopolskiego. Nie obawiamy się, że będzie brakowało kandydatów i jestem absolutnie przekonany i zbyt daleko idące jest Pana stwierdzenie, że na pewno są osoby, które mają pewność, że będą na liście. To nie wiadomo. Myślę, że co do tego jeszcze trochę czasu jest. Natomiast na pewno lista Prawa i Sprawiedliwości będzie listą bardzo mocną, listą reprezentatywną dla prawicy, listą, gdzie każdy z wyborców znajdzie zarówno osoby w różnym wieku, różnej płci, również o różnych specyficznych umiejętnościach i kompetencjach i nie będzie żadnego problemu znalezienia kandydata, którego warto będzie poprzeć. Notowania Prawa i Sprawiedliwości, które rosną bardzo szybko i zaczynamy się zastanawiać, czy wręcz komuś zależy na tym, by wykazywać tak wielkie notowania, które pokazują już samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości, przekroczenie magicznej 43%, magicznej granicy 40%, no, powodują, że wobec Prawa i Sprawiedliwości coraz więcej osób, które nawet w jakiś sposób dały się zaczadzić, otumanić, ogłupić Platformie Obywatelskiej, zaczynają się kręcić wokół Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to, co przez wiele lat było traktowane jako coś wstydliwego, przyznawanie się do poglądów prawicowych, do poglądów Prawa i Sprawiedliwości, absolutnie się odwróciło. W tej chwili w szczególności ludzie młodzi mówią, że przyznawanie się do Platformy Obywatelskiej jest obciachem, mówiąc językiem młodzieżowym. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość jest nie tylko partią kadrową swoich członków, ale przykład Ruchu dla Grudziądza, ale również wielu środowisk kościelnych, solidarnościowych, kombatanckich, organizacji patriotycznych pokazuje, że w Prawie i Sprawiedliwości jest upatrywana nadzieja na zmianę w Polsce różnych środowisk, które nas popierają. Oczywiście zrobimy bardzo dobrą, profesjonalną kampanię. Również te dane, o których zacząłem mówić na początku, czyli program Prawa i Sprawiedliwości, bo uważamy, że program jest szalenie ważny, nie godzimy się z niektórymi politykami, którzy mówią, program jest nieistotny, program to się później wymyśli. Nie, ludzie muszą wiedzieć, z czym dana partia idzie do wyborów, jakie ma założenia, również w jaki sposób zamierza je realizować. Na tym polega program Prawa i Sprawiedliwości, że są określone tematy, które chcemy zrealizować, wskazane źródła finansowania, określone terminy realizacji i wskazane osoby, które będą to realizowały. Już bardziej konkretnego kontraktu wyborczego z wyborcami podjąć w Polsce nie można, jak ta propozycja, którą składa Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marzenna Drab też by chciała coś dodać? No myślę, bo zakładam, że no, będzie Pani reprezentować Grudziądz lub prawdopodobnie będzie, tak? Myślę, że prawdopodobnie, tak jak tutaj wcześniej Pan poseł powiedział, lista będzie silna, więc każde ręce są potrzebne. Rozpatruję również możliwość startu. Bo to tak już jest, że jak należymy do partii, to trzeba po prostu na rzecz tej partii pracować i nie wtedy, kiedy jest tylko dobrze, ale wtedy, kiedy jest gorzej. Mam nadzieję, że w tej chwili to, co się dzieje w polityce krajowej, ale i również tutaj w naszej lokalnej, zaczyna docierać do ludzi poprzez internet, już nie tylko media są tym takim jedynym przekaźnikiem, który podaje często zmanipulowane informacje. Mieliśmy obraz, jaki wpływ internet ma w wyborach prezydenckich. Liczymy tutaj na to, że również to medium będzie bardzo silnie wykorzystane w wyborach parlamentarnych i rzeczywiście życzyłabym naszej formacji samodzielnych rządów, bo to wtedy jest jasny przekaz, co chcemy zrobić, kto
za to odpowiada. I łatwiej jest ten program, plan, który mamy dla Polski zrealizować. Widzę tutaj byłego radnego Szyszkę. Czy to jakieś zbliżenie tutaj następuje z ruchem dla Grudziądza, z Prawem i Sprawiedliwością? Z czego wynika ta obecność? To diagnoza pani poseł Drab, te przewidywania dotyczące sukcesów Prawa i Sprawiedliwości, my podchodzimy do tego bardzo ostrożnie. Oczywiście jest wielka radość, że nasz kandydat, człowiek znakomity, jeden z najlepszych kandydatów na prezydenta, jaki mógł się w Polsce trafić, wygrał te wybory. Że daje to ogromny entuzjazm. Ilu ludzi cieszy się z faktu, że jest jakaś szansa na odwrócenie złych tendencji. Ale jednocześnie nie popadamy w żaden hura optymizm. Nie ma żadnego triumfalizmu. Jest ciężka praca do wykonania. My do końca nie wiemy również, jaki jest stan państwa. Ile kwiatków takich jak Szpital Grudziądzki i miasto Grudziądz, również może z poukrywanymi długami, pozamiatanymi długami, ile w Polsce takich przypadków będziemy mieli. Dlatego jeżeli wolą suwerena, narodu, wygramy te wybory, będzie sporządzony bardzo dokładny audyt określający, jaki jest stan wyjścia, co zastaliśmy, ponieważ wtedy również uczciwie będziemy mogli z obywatelami rozmawiać, kiedy będą efekty naszej polityki. Ale również i tę sugestię pani Marzeny przyjmuję absolutnie za dobrą monetę. Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmujemy jako symbol zwycięstwa. Co daj Panie Boże, amen. Takie ostatnie jeszcze bonusowe pytanie na zakończenie. Czy radny Wiśniewski i tutaj Kosiński są już członkami Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja zadaję to cyklicznie, co konferencję. Złożyli deklarację i z tego co wiem, pełnomocnik okręgowy, który jest jednoosobowym w tej chwili organem okręgowym, zamierza taką decyzję podjąć, ale proszę się z nim kontaktować. Wtedy powstanie klub w Radzie Miejskiej, tak? Dziękuję bardzo. Bez spółki miałby poręczyć ewentualne kredyty. Bo jakieś informacje do Państwa dotarły, tak? Chodzi o wodociągi? Wie pan, to nie jest tak, jak tutaj pan radny Kosiński mówił, tak samo informacje o prawdopodobnej czy możliwej sprzedaży OPEX-u, jak i informacja o tym, że spółki miały być użyte do poręczeń i kolejnych kredytów dla szpitala, to są informacje, które my otrzymujemy w sposób nieoficjalny, w związku z tym nie możemy tutaj... Panie prezydencie, ale może w takim razie trzeba publicznie zadać to pytanie i tu z tej dzisiejszej konferencji takie pytanie powinno paść w imieniu nas wszystkich, radnych miejskich, nas wszystkich, którzy się martwimy tą sytuacją Grudziądza. Czy rzeczywiście pan prezydent planuje sprzedać jakieś spółki miejskie, bądź obciążyć je dodatkowymi zobowiązaniami na pokrycie wierzytelności szpitala? To pytanie zadajemy publicznie i oczekujemy, by pan prezydent Robert Malinowski publicznie na te nasze pytania odpowiedział. Tak jest. Widzimy tutaj po pierwsze. Bardzo ładne. To jakiś drugi egzemplarz? Nie. To jest, ja może wyjaśnię. To jest model. To jest model, który był użyty do wykonania oryginału. To nie jest oczywiście w brązie, tylko gipsowy. I z tego co wiem, jest przeznaczony chyba... Nie? Ma jakieś przeznaczenie. Nie należy jeszcze o tym mówić. Tak dobrze. Także znajdzie godne miejsce, gdzie będzie eksponowany.